Dzień dobry, witam, Krzysztof Sylwanowicz. W ramach dobrowolnej reklamy z tej polskiej Kalifornii na południowym zachodzie Polski, gdzie jest gorąco znowu jak diabli. Wcale nie jest tak gorąco jeszcze, ale już niedługo będzie. To w tym momencie, w ramach dobrowolnej, że tak powiem, z serca reklamy, to jest taka reklama. Dzisiaj rano słuchałem takiego bardzo dowcipnego radia, które mnie tak rozśmieszyło, że po prostu śmiałem się w głos jak dziecko, już od bardzo, bardzo dawna tak się nie śmiałem, ponieważ pan powiedział, że planowane jest na Facebooku wstawienie ikonki z kciukiem skierowanym w dół, czyli tak zwanego hejta, który funkcjonuje bardzo dobrze na YouTubie i jak gdyby tam, że można się wewnętrzyć klikając na hejty, na te rzeczy, które denerwują człowieka i które, na których jest niechętnie, na które niechętnie patrzy, to w tym momencie no, na Facebooku, gdyby coś takiego się zdarzyło, to wspaniale by było, bo wreszcie byłoby dozwolone nielubienie czegoś. Nie tylko lubić. Wszystko lubić. A jak się coś nie podoba, no to niestety lepiej odejść i nikomu nie mówić, że jest złe. No i to tak mnie rozwaliło, tak rozbawiło mnie to, że się bardzo ucieszyłem z tego, że na Facebooku jest taki plan. Nie wiem, czy on dojdzie do skutku, ale bardzo bym chciał, bo bardzo by mi się to podobało, że mogę czasami powiedzieć hejt. To znaczy powiedzieć, że mi się to nie podoba. Dlatego, że na przykład dzisiaj dwie osoby z mojej rodziny polubiły taki link do debaty sejmowej przedstawionej w telewizji, nagranej. Kotka idzie, nie atakuje, w związku z tym zaraz będę musiał kończyć. I w tym momencie ta debata była na temat uchodźców i, że tak powiem, że ci uchodźcy, no to, że tak powiem, no i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie uchodźca do uchodźcy powiedział, ponieważ jedna z tych osób w rodzinie to jest uchodźcą do Anglii. Druga z tych osób w rodzinie jest uchodźcą, no nie, może nie uchodźcą, ale stacjonarną, czyli kobietą. Kobietą, która mieszka cały czas tam, gdzie mieszka. A ja jestem, że tak powiem, uchodźcą, ale w innym wymiarze. Czyli kotka już nie, no nie da rady, no puszyjcie i nie będę mógł nic zrobić. Tylko jeszcze tak, to jest taki wstęp, który mnie, że tak powiem, skłonił do włączenia kamery, mimo że mi się przylocik od kamery mi wysiadł i musiałem to palcem włączyć ręką. Będę musiał myśleć o tym, że trzeba zmienić baterię w pilocie, bo już się wyładowała zupełnie. I teraz już tylko chciałem powiedzieć o tym jeszcze, o tym kalkulatorze obiektowym i o swoich przygodach z batchami, czyli z komendami exit, set. Ostatnio się mnie interesuje ta komenda call, czyli call w sensie wywołanie innego batcha, tylko że jest, tak powiem, w tym samym shellu, a nie w innym shellu. Bo jak w innym shellu, no to będzie, że tak powiem, makaron się zrobi z tego, albo nie, albo obiektowość właśnie się zrobi. I w tym momencie trzeba pomyśleć, gdzie się wywołuje ta procedura, którą się woła callem, a to, którą się wywołuje za pomocą wywołania po prostu kolejnego batcha, czyli tak jak go to, można powiedzieć. Go to do innego batcha. I teraz tak jeszcze chciałem powiedzieć o komendzie. Rozmyślałem dzisiaj o takich programach, które są na przykład w Linuxie bardzo powszechne, bardzo chętnie stosowane i bardzo się byłem bardzo zadowolony z tych komend, ponieważ bardzo szybko, bardzo dużo rzeczy można było na raz zrobić. To w tym momencie no jest, w DOSie też jest tak, są takie komendy, które można wywołać z parametrami po prostu i one w związku z tym no, tak jakby zachowują się w takim sensie, że wywołuje się jeden program, czyli można powiedzieć komputer, albo można powiedzieć w ogóle jakikolwiek przekazuje się sterowanie komputerowi, a potem w linii komend się podaje mu parametry, czyli jak gdyby jaką ścieżką ma podążać to sterowanie komputerowe, czyli czy ma w lewo, czy ma w prawo, czy ma w górę, czy ma w dół, czy ma wykonać taką operację, czy inną operację, pomnożyć, podzielić, cokolwiek zrobić, wybrać
Różne tam, bardzo, bardzo różne mogą być te parametry, bo w zależności od komend, każda komenda ma inne parametry, a więc w związku z tym jest zestaw komend i jest zestaw parametrów dla każdej z tych komend. No i to się robi taki właśnie makaron, że można się w każdym kierunku udawać, jak gdyby już nie trzeba, że tak powiem, wpatrywać się w ekran nawet. I jeszcze w wysokiej rozdzielczości, takiej wysokiej rozdzielczości, że tak rozgrzewa komputer, że się w końcu pali. Jest do wyrzucenia, do wymiany, trzeba kupić następny komputer. Jeżeli się kupi taki sam komputer albo w tym samym celu, to będzie się następny palił i będzie też się tak samo jak cała Ziemia. Będzie się paliła, dlatego właśnie, że coraz będziemy to kupować nowe podgrzewaczki do mieszkania. Ponieważ każda podgrzewaczka podgrzewa, a każdy ochładzacz też podgrzewa. Więc w związku z tym, jeżeli sami ochładzacze zostaną, no to oni i tak będą podgrzewać. Tylko też dużo wolniej niż przy użyciu tych podgrzewaczek, które podgrzewają. No i to nie znaczy, że podgrzewaczki nie są potrzebne, bo bardzo często sam chętnie użyłbym w zimie podgrzewaczki takiej dmuchawy. Kiedyś miałem taką dmuchawę. Farel to się nazywało, to było takie do podgrzewania. Dmuchawa z podgrzewaniem, z takimi spiralami, które się rozgrzewały do czerwoności i podgrzewały to powietrze, które było wydmuchiwane z tego podgrzewacza. I bardzo mi się to podobało, bo to bardzo wygodne, bardzo potrzebne. Teraz też bym chętnie jeszcze to zrobił, mimo że, bo tu jednak jeszcze zimy są na razie, ale już pewnie niedługo pewnie będzie to ostatnia zima. Która jeszcze będzie taka, że będzie potrzeba rozgrzania się. No, a natomiast jeszcze chciałem powiedzieć coś na temat mleka. Mleko, no jak gdyby ma to wyraźny wpływ bez względu na pochodzenie, bez względu na to, czy się bierze z soi, czy się bierze z krowy, czy jest, że tak powiem, z tego zabijania zwierząt, czy zabijania roślin. W każdym razie z zabijania się bierze mleko, a z mleko jest potrzebne takie, że się reguluje naszą krwią, czy ona zostaje przy skórze, czy płynie w łąb. Po prostu, bo jak gdyby jest ciężkostrawne i w związku z tym, żeby strawić takie mleko, to trzeba krew wysłać ze skóry do żołądka i w związku z tym tam w żołądku się bardzo dużo się przetwarza w tego mleka. Mleko się jak gdyby jest przesączane do krwi i w związku z tym w skórze nie ma krwi, a jak w skórze nie ma krwi, to ona jest chłodniejsza, bo ciepło gromadzi się we krwi. We krwi, jak gdyby gdziekolwiek się ono wykrwawia, a gdziekolwiek się spala tłuszcze, czy gdziekolwiek się trawi, no to ciepło się wydzielające jest przy nim krew po prostu. I ta krew rozprowadzana jest po całym ciele, również po skórze. W związku z tym, no jeżeli trzeba, albo jeżeli nie trzeba, no to albo ta skóra jest dokrwiona i wtedy jest uczucie. I te ciałka czuciowe w skórze albo mają dookoła siebie ciepło, albo mają dookoła siebie zimno, ale to są tylko ciałka czuciowe, ponieważ tak naprawdę to jest tak, że jeżeli ciałka czuciowe mają ciepło, no to czują ciepło i my czujemy ciepło, a jeżeli krew odpłynie ze skóry, no to wtedy ciałka czuciowe mają zimno dookoła i im się robi zimno, w związku z tym one przekazują nam informację, że jest zimno. Tak naprawdę nie jest zimno, tak samo może być ogromna temperatura na dworze, tak samo ciepła temperatura, tylko tyle, że nam jest zimno, bo nasze ciałka czuciowe nam mówią, że im jest zimniej niż było po prostu. Zaraz się, że tak powiem, albo rozgrzeją, albo się przyzwyczają, w związku z tym jak gdyby przestaniemy odczuwać zimno, mimo że nic się nie zmieni, ani temperatura wewnętrzna, ani zewnętrzna. Tylko zmieni się nasze odczuwanie, przewodność nerwowa tych sygnałów ciągłych, które mówią, że jest za zimno, za zimno. A już dobrze, już się przyzwyczaiłem i przestały dochodzić do mnie te niebezpieczne sygnały i w związku z tym już nie odczuwam tego zimna. Ono dalej sobie może być albo nie być, ale ja je przestałem odczuwać. To tak jakbyśmy przestali czuć swoje własne ciało. Przestali czuć, że istniejemy, że odczuwamy cokolwiek. Różne rzeczy możemy nie czuć, że czujemy, że coś się dzieje z naszym ciałem. Jakiś ciałek czuciowych
odczuciowych, czyli bólowych, na przykład też możemy nie odczuwać i wtedy nie czujemy bólu, mimo że on jest, że on informuje, że jest coś, co go dzieje. Więc wysyła, ale nie dociera to do mózgu i w związku z tym nie wiemy, że się dzieje coś złego i wtedy nie czujemy tego bólu na przykład. No i tak jak mówią właśnie, że mówią, że jeżeli boli, to jest, to jeszcze dobrze, bo poczujemy, że żyjemy, a jeżeli nie czujemy, no to już jest naprawdę źle, bo już te ciałka, które mogły nas o tym poinformować, już nie mają kontaktu z naszym mózgiem i nie informują nas o tym, co jest źle i jak powinno być. Zboczyłem bardzo z tego kalkulatora, ale no może posłucham. O, na pewno już, tak powiem, się przynajmniej trochę pooddychałem, uspokoiłem i w tym momencie przystępuję do dalszego ciągu próbowania tego kola, to znaczy kol, czyli wywołanie cal, jak 2,4 cm, tylko kol jak kol. Kol jak kol. Kol, który wywoła, tylko nie wiem, co wywoła, bo nie mam disassemblera, ani nie mam żadnego nie pamiętam, jak się nazywał ten program. Nie pamiętam, jak się nazywał. Był disassembler, assembler, disassembler, czyli assembler to zmieniał program w bardziej skomplikowany program. A disassembler miał bardziej skomplikowany program, w niej skomplikowany program. Czyli w prostsze ciągi komend operacji, które teraz staram się na podstawowym poziomie śledzić, które tu operacje są tak naprawdę ważne. Które są danymi, które są same się zmieniają, które są w ROM-ie, czyli Read Only Access Memory. Read only memory, a które są w EPROM-ie, czyli takim ROM-ie, który jest programowalny za pomocą specjalnych urządzeń, takich wypalarek do ROMów, czyli do tych, no nie ROMów, tych to co Cyganie, Rumunie, czy jacyś inni ROMowie, tylko do ROMów w sensie read only memory, czyli pamięci tylko do odczytu. A RAM, tak powszechnie Random Access Memory, to jest ta pamięć, którą tak wszyscy, że tak powiem, pożądają straszliwie, żeby było jej dużo, żeby duże programy wchodziły, żeby było więcej, żeby było szybsze, żeby i tak dalej. RAM napędza nam wolno. To, że profesor jest procesor, profesor też, ale procesor jest za wolny, żeby szybko obsłużyć dużą ilość pamięci. W związku z tym, no im więcej pamięci, tym większe obciążenie dla procesora, bo większe kawałki danych trzeba przewalać w to i z powrotem. I tak naprawdę to lepiej by było, żeby stary procesor miał więcej pamięci RAM, czyli Random Access, czyli można powiedzieć to SSD. Bo SSD się pojawiło, to w związku z tym teraz już było dobrze, żeby komputer się składał z procesora, z SSD, zamiast tego wirującego i chłodzonego dysku. I w związku z tym powoli liczył sobie co i tak liczy tak szybko. Tak szybko, że żaden człowiek nie zdąży tak szybko liczyć. Nie nadąży nawet za wyliczeniem, nawet za zobaczeniem tego, co ten procesor potrafi zrobić tak szybko, że on nawet nie wie, co on robi. No i to jest właśnie to, że nasze myśli podążają i też nadążają albo nie nadążają, one się nudzą, odchodzą, idą do swoich zadań, do swoich celów, do swoich potrzeb, do swoich zamierzeń i całe szczęście. W związku z tym każdy z nas ma tą wolność, że przez ileś tam czasu może robić na osobności to, co sam chce i to, co jemu się podoba. To już idę, bo już dosyć gadania. Już zgasł mi monitor, mam ustawiony na 2 minuty chyba, czyli no może mniej, może 10, może 15, nie pamiętam, ale mam monitor ustawiony, że jeżeli zgaśnie, to już minął czas, więc w związku z tym, jak wiem, że jest minął czas, to muszę wyłączać.
Oh,